Wydawać by się mogło, że w temacie kopalń będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, raczej w czasie, można powiedzieć, przeszłym, to znaczy w temacie rewitalizacji terenów po kopalni Mysłowice, czy też ewentualnie rozwoju kopalni Mysłowice Wesoła. Nic bardziej mylnego. Powstał nowy projekt, a dokładnie prywatna firma chce wybudować się kopalnię w Mysłowicach. I to jest temat dzisiejszej prasówki, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Goście w studiu to Monika Chrzcińska-Dragan, Dziennik Zachodni. Witam serdecznie. Kamila Szal, Rzecznik Urzędu Miasta oraz Joanna Frysztacka, Mysłowice.net i Bogumił Stoksik, Gazeta Mysłowicka. Marcin Janota również witam i TVM.pl. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do naszego tematu, zobaczmy sobie jeszcze krótki materiał wideo. Otóż w programie gość i TVM Aleksander Przybyła, konsultant firmy Niwka, która właśnie chce otworzyć kopalnię w Mysłowicach, odpowiadał na nasze pytania. Zresztą zobaczmy sobie fragment tego programu. My opieramy swój sukces na minimalnym zatrudnieniu i zastosowaniu wydajnych maszyn. Płaszczyzna odsłonięcia stropu jest niewielka, to znaczy tyle, ile chodnik ma szerokości, tyle po prostu odsłaniamy stropu. Dodatkowym zabezpieczeniem tego przy tej eksploatacji są filary między chodnikami, które zostaną analitycznie wyznaczone wstępnie. Już to mamy porobione, zweryfikowane zostanie to przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, także będzie to gwarancja, że te wpływy nie przekroczą pierwszej kategorii ochrony powierzchni. Także z pełną świadomością i odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wpływ będzie nieznaczny. Planujemy zatrudnić w samym ruchu zakładu górniczego około 500 osób. Badania wszystkie związane z uruchamianiem nowych miejsc pracy mówią, że statystycznie jedno miejsce pracy powoduje generację 4 do 7 miejsc pracy około górniczej. Jeżeli by przyjąć tą taką statystykę, zależy jaki przelicznik to przyjął, ja przyjmuję załóżmy tą czwórkę, ten najniższy, to te 500 miejsc pracy w naszym zakładzie górniczej, około górniczej, tutaj na usługach, na dostawcach, generowałoby około 2000, może nawet 2500 miejsc pracy. W programie Kozi TVM rozmawiała z panem Aleksandrem Sylwia Żygłowicz. I teraz jeszcze tak, kilka takich informacji, które nam się udało uzyskać. To projekt kopalni Niwka. Wydobycie ma odbywać się na pokładzie 510 pod trzema dzielnicami: Mysłowice, Brzezinka, Brzęczkowice, Kosztowy. Złoża węgla to 90 milionów ton, co pozwala na około 30-40 lat wydobycia. Około 500 osób zostanie zatrudnionych w samej kopalni, a 2000 osób, powiedzmy, w tych działaniach przykopalnianych. Samo wydobycie ma być prowadzone metodą małoinwazyjną, nie powodującą dużych szkód górniczych. Do budżetu miasta z tytułu wydobycia wpłynęłoby rocznie około 1 300 000 złotych, gdyż planowane jest wydobycie około 1 000 000 ton rocznie. Prezydent Mysłowic na tą chwilę zawiesił postępowanie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie wydobycia węgla pod miastem. Tak w skrócie informacje, które mamy a propos tego tematu. Pierwsze pytanie do Was. Czy według Was ten projekt ma szansę powodzenia? Monika. To znaczy, ja powiem tak, dla samego projektu dobre jest to, że trzeba najpierw wykonać tutaj raport oddziaływania inwestycji na środowisko i na pewno sporządzenie tego raportu, z tego co tutaj przedstawiciele firmy mówili nam, potrwa i taki raport najwcześniej gotowy będzie pod koniec tego roku, a wtedy będzie po wyborach, więc wszelkie trudne decyzje będzie łatwiej, myślę, podejmować tutaj ekipie rządzącej. Na pewno mówię trudne, dlatego że z jednej strony wiemy, iż zawsze temat górnictwa, kopalni to jednak taki dość kontrowersyjny wśród mieszkańców, bo z jednej strony są to miejsca pracy nowe, które jak najbardziej tutaj w Mysłowicach są potrzebne, ale z drugiej strony jest część mieszkańców, którzy po prostu będą się obawiać o to, że ich domy, ich mieszkania będą narażone na szkody górnicze. I choć tutaj firma zapewnia, że jest to metoda ta chodnikowa, którą zamierzają tutaj fedrować pod Mysłowicami, jest najmniej inwazyjna i najmniejsze szkody, jakie górnictwo może powodować. To jest chyba w pięciostopniowej skali pierwszy stopień. Pierwszy stopień, czyli z tego co wiem, to są tutaj takie szkody, które... To jest ważne, żeby to tak, bo
pewnie dojdziemy do tego, tak, że będą konsultacje społeczne. Mhm. I tu tak, jest ważne, żeby do tych konsultacji społecznych były już pewne informacje precyzyjne. Tak. Wiem, że to się nie uda, bo nie będziemy mieli badań. Tak? To badania chyba do końca roku dopiero będą dokładnie prowadzone, tylko, więc to jeszcze tak, trochę potrwa. Tak, zauważcie, bo są, te spotkania, które są teraz, to jeszcze nie są konsultacje społeczne, które wynikają wprost z ustawy w momencie, kiedy będziemy wydawać decyzje środowiskowe. To jest na razie to zapoznanie jest jakby temat mieszkańców. To są wyłącznie jakby takie sondażowe inicjatywa spotkania firmy, jakby poparta też sugestią radnych i prezydenta, bo te spotkania są konieczne i to na pewno nie będą jedyne spotkania. Niemniej jednak to nie są jeszcze konsultacje społeczne, te, które nakłada na nas ustawa, a te odbędą się w drodze wydawania decyzji środowiskowej. Czyli w związku z czym pół roku. Po uzyskaniu wszelkich dokumentacji, które są nam potrzebne. Tak, to są właściwie takie pierwsze spotkania, żeby tutaj zapoznać się z tematem, głównie Rady Osiedli. Na pewno jest bardzo dużo pytań i tutaj chodzi o to po prostu, czy firma przekona na tyle mieszkańców, że te szkody, które być może kopalnia będzie powodować, że one będą minimalne. My tu mówimy, czy mówimy o pęknięciach na ścianach, czy mówimy o zawaleniu się dachu, prawda? To ja wam powiem, bo mam tutaj definicję pierwszego stopnia. W pojedynczych przypadkach mogą pojawić się rysy, szczeliny nieszkodliwe dla podziemnej infrastruktury technicznej. Każdy metr odległości w terenie może się skrócić lub rozszerzyć o 1,5 milimetra. Taki to jest właśnie tak zwany pierwszy stopień. Pierwszy stopień. Wiem, że to są, że tak powiem, takie szkody są też dopuszczalne w przypadku obiektów zabytkowych. Że tak powiem. No dobrze, ale my tu mamy temat nie tylko i wyłącznie na przykład budynków mieszkalnych, o co najbardziej boją się mieszkańcy, ale też jest problem hal, które nie były budowane z uwzględnieniem szkód, które mogą być wykonane, mogą mieć miejsce, dokładnie. To teraz sobie pytanie, co według was przekona mieszkańców i powiedzmy właścicieli firmy Panattoni do tego, że mogą przykładowo wyrazić zgodę na to? Wiesz, co by najbardziej przekonało? Będą fedrować, tak? Forma zabezpieczenia. Zabezpieczenie, to znaczy, że forma zabezpieczenia? Oczywiście, że w wypadku takich a takich szkód mieszkańcy bądź przedsiębiorcy, którzy tam prowadzą działalność, będą mieli jakieś odszkodowanie, to by przekonało. Uważacie, że pieniądze, w sensie zabezpieczenie finansowe i tak dalej, jeżeli to ewentualnych szkód górniczych, jeżeli mówimy o pierwszym stopniu, gdzie nie ma zagrożenia życia, to tak. Znaczy, ja myślę, że tutaj a propos, jeśli chodzi o firmę, to na pewno to będzie bardzo istotne, natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, to też zależy po prostu od ich doświadczeń, bo ludzie mają różne doświadczenia z obecnymi kopalniami państwowymi. Wystarczy pojechać na Dziczkowice, gdzie mówią, że tam pod nami cały czas prawie trzęsie, bo pod nami fedrują inne kopalnie, ale one potem nie chcą nam płacić odszkodowań, bo mówią, że my nie leżymy w tym najbardziej bezpośrednim w kręgu oddziaływania, także jeżeli ludzie mają już takie doświadczenia, że owszem, należą nam się odszkodowania, ale firmy górnicze tutaj, że tak powiem, wykręcają się od tego, jak mogą, to należy, tylko że będą świadomi, będą mieli te zabezpieczenia, będą mieli pewność. Pytanie, czy firma jest w stanie na tak wczesnym etapie, że to wszystko to już jest inna kwestia. To też jest istotne, że to bądź co bądź jest firma prywatna i to też nie pomaga, bo ta prywatność kojarzy się z jakąś ulotnością. Skoro nie mamy zaufania do państwowych, to tym bardziej do prywatnych. Do prywatnych, jeszcze na Śląsku firmy z Warszawy, bo tutaj też już takie... Tak, a węgiel tam nie jest z roku na rok i coraz to więcej słyszy się o wprowadzeniu ograniczeń emisji spalania, więc to też nie rokuje jakoś wybitnie. Mamy rok wyborczy, w takiej dość trudnej sytuacji jest prezydent miasta, to jest takie moje zdanie osobiste, to znaczy może na tyle sytuacja jest jeszcze klarowna, że i tak do końca roku te wszystkie analizy będą czynione, więc jakakolwiek decyzja zostanie podjęta w 2015 roku. Natomiast, no właśnie, prezydent miasta, z jednej strony mamy nowy zakład pracy, mamy nową firmę, mamy nowy napływ gotówki, to będzie powiedzmy 1 300 000 złotych do budżetu miasta, nowe miejsca pracy, a z drugiej strony właśnie protest mieszkańców, ewentualne szkody górnicze, no to nie jest łatwa. No to wróćmy jeszcze do miejsc pracy, bo tak, owszem, 500 miejsc pracy w samym 2,5 tysiąca, bo to jest 500 miejsc samej kopalni. Plus około górnicze zawody, tak, działalności. Tylko teraz pytanie. Czy to będą miejsca pracy dla mieszkańców Mysłowic, czy to będą miejsca pracy dla, powiedzmy, firm
które są podwykonawcami kopalni, na, no bo na takich zasadach teraz to funkcjonuje. W rozmowie z nami pan Aleksander Przybyła powiedział, że chciałby, aby to byli mieszkańcy Mysłowic, natomiast on sobie też zdaje sprawę z tego, że nie wszyscy są wykwalifikowani do pewnych, powiedzmy tam, działań związanych z tą kopalnią, więc może być tak, że będzie też sporo osób zatrudnionych poza, znaczy spoza Mysłowic, tak? To znaczy najbardziej z tego, co tutaj się orientuję, to problematyczne jest to, że jednak metoda tutaj wydobycia, którą proponuje firma, jest dość droga, a najtaniej wydobywa się właśnie firmami podwykonawczymi, więc to takie tutaj jest, na pewno jest niebezpieczeństwo. No, natomiast miasto, jeżeli się zgodzi, musi przede wszystkim tutaj zadbać o to, żeby zabezpieczyć najbardziej interesy, no właśnie, najlepiej interesy mieszkańców miasta. Powiedzmy wyegzekwować, że to będą miejsca pracy dla... Ja wiem, że to jest bardzo utopijne pytanie. Tak. Na pewno nie możemy zobowiązać się jakąkolwiek umową czy sankcjami wręcz firmy do tego, aby były to osoby z Mysłowic. To jest wyłącznie jakby szczera chęć samego inwestora. On podkreśla tutaj, że chętnie nawiąże współpracę z naszym Urzędem Pracy. Więc myślę, że nie ma co tutaj jakby nie wierzyć, że on te chęci ma i jakby zależy mu na tym, aby były to osoby z Mysłowic. Niemniej jednak, co też podkreślał, nie może tego zagwarantować właśnie choćby z uwagi na kwalifikacje czy kompetencje konkretnych osób. Co jeszcze chciałam powiedzieć, na jakim jesteśmy etapie obecnie, bo czekamy na dwa najważniejsze dokumenty, które tak naprawdę otworzą nam dopiero drzwi jakby do dalszej dyskusji, do takiej bardziej szczegółowej. To jest dokumentacja geologiczna, czyli ten dokument, który powie nam dokładnie, gdzie miałoby miejsce wydobycie i jak duże byłoby to wydobycie. Więc wtedy moglibyśmy mówić o tym, czy ten konkretny dom mógłby jakby odczuwać ewentualne skutki wydobycia, czy to ten, czy jakiś inny. To po pierwsze. A po drugie, raport oddziaływania na środowisko. To jest druga kwestia, w którym również poprosiliśmy firmę o ujęcie w nim związku, czy zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. I to są dwa najważniejsze dokumenty, na które w tej chwili oczekujemy. Jeżeli chodzi o decyzję środowiskową, to też nie da się skrócić tego okresu. Tutaj Monika powiedziała, że to trudna decyzja z uwagi na okres wyborczy. No nie do końca, jest to trudna decyzja z uwagi na jej wieloaspektowość. Natomiast będzie podejmowana po wyborach. Nie dlatego, że tak ktoś sobie wymyślił, tylko decyzja czy raport środowiskowy musi objąć pełen okres wegetatywny, czyli od wiosny do zakończenia jesieni i nie ma możliwości, by w jakikolwiek sposób to skrócić. Dlatego te decyzje czy te dokumenty dopiero będą wpływać do nas pod koniec roku. Ja nie wiem, czy pani rzecznik może wie, bo w tych czasach, powiedzmy, kiedy była podpisana umowa na budowę z firmą Panatoni, troszeczkę były inne władze u nas w mieście. Chciałem zapytać o to, że czy firma Panatoni ma jakieś zabezpieczenie, czy w umowie, że nie wolno wydobywać węgla? Jak wygląda umowa, trudno mi tutaj mówić. Niemniej jednak z ogólnych informacji, które posiadam, wynika, że zarówno urządzenia podziemne, które znajdują się na terenie ewentualnego wydobycia, jak i budynki szeroko pojęte, czyli mówimy zarówno o halach Panatoni, jak i budynkach mieszkalnych, nie są zabezpieczone przed wydobyciem, bo one nie były budowane z myślą, że tam będzie to wydobycie się odbywać. Niemniej jednak trzeba przeanalizować wszystkie aspekty, bo jeżeli faktycznie byłoby to niewielkie zagrożenie, niewielkimi szkodami, to być może wszelkie dokumenty czy umowy zawarte z firmą Panatoni na to by pozwalały. Drugi aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, czy firma jest w stanie do końca przewidzieć, bo to, co było podkreślane na komisji przez osoby zaproszone, że to nie do końca tak jest, że możemy powiedzieć, że to na pewno szkody pierwszego stopnia, bo nigdy nie wiemy, z czym się po drodze spotkamy. Więc to naprawdę jest trudna decyzja i nie będziemy ją podejmować i nie możemy ją podjąć, opierając się na jednym wątku czy jednym aspekcie, bo konieczne jest wzięcie pod uwagę tych wszystkich kwestii, które na tą decyzję ewentualną pozytywną czy negatywną będą się składać. No właśnie, Boguś, chciałem na przykład ciebie zapytać o kwestię, no przykładowo jesteś na miejscu prezydenta miasta, jest po wyborach, rok 2015,
i masz podjąć decyzję o tym, czy godzisz się na to, aby były nowe miejsca pracy, aby był nowy zakład w pracy w Mysłowicach, nowe wpływy do budżetu, czy jednak kwestia... Byliśmy władze fantazji. No tak, tak. Nie, szczerze powiedziesz, no nie uzyskasz ode mnie jednoznacznej odpowiedzi oczywiście, bo sprawa jest zbyt trudna, zbyt skomplikowana. Z jednej strony Mysłowice nie są silnym ośrodkiem, szczerze powiedziawszy, na dzień dzisiejszy czegokolwiek, no, poza muzyką gitarową może. I też nie zanosi się na to, żeby powstała u nas jakakolwiek Dolina Krzemowa, czy coś, co sprawi, że odżyjemy, że przestaniemy się wyludniać, że Mysłowice zmienią swoje oblicze, więc na pewno trzeba brać to pod uwagę, ale przede wszystkim brałbym pod uwagę jakąś społeczną odpowiedzialność tej firmy, bo na chwilę obecną nie przekonuje mnie te informacje ciągle, bo wiem, że długofalowe skutki górnictwa są bardzo poważne i no, Śląsk jest jedno wielkie kretowisko. Tamten teren Brzezinki może jeszcze niekoniecznie, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, tak jak powiedziała Kamila, co tam będzie się działo po tym zakończeniu wydobycia za wiele, wiele lat i o tym też musimy myśleć, więc trudna decyzja. A powiedzcie, jak to jest, że, przerwałem Ci, Asiu, ale jak to jest, że państwowe kopalnie, państwowe tak mówię, no, są zamykane, nie opłaca się wydobycie i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi prywatna firma i pan Aleksander tutaj nam mówi, że prywatna kopalnia jak najbardziej się opłaca, 500 osób będzie zatrudnione, czyli to są kolejne miejsca pracy i wydobycie jest opłacalne. Jak to jest? Powiedzcie, same koszty wydobycia w tych państwowych firmach są takie, że mamy związki zawodowe, tak, że to... Jak to prywatne wygląda według firmy was? Bardziej dbają po prostu o to, żeby nie uciekały pieniądze z budżetu tej firmy, prawda? To chodzi właśnie tutaj związki i wszystkie przywileje górników się na to składają, no i sama struktura zarządzania, no przecież kopalnia Silesia, którą tutaj kompania węglowa sprzedała, odkąd ją Czesi przejęli, no to, że tak powiem, osiąga bardzo dobre wyniki, została przede wszystkim doinwestowana, tam czeski koncern 750 milionów w nią zainwestował, to tyle, ile kompania węglowa inwestuje w swoje 15 kopalń. Także to wszystko, te wszystkie pokłady inwestycyjne po prostu przyniosły efekty. Ale... i tam zakład wydobywa 2 miliony rocznie i, no, i raz, że to się opłaca i druga sprawa, że przynosi zyski, także no, na pewno tutaj jest coś w tym, że prywatne firmy czy tam potrafią i są w stanie wydobywać węgiel mniejszymi kosztami niż pozwolę tutaj sobie państwowe. Tutaj dodać, zauważcie, na czym polega restrukturyzacja górnictwa tutaj obecnych kopalni, tak? Ona polega nie na tym, co się dzieje pod ziemią, tylko na tym, co się dzieje u góry. To tutaj były największe roszady, największe łączenia, przechodzenie w spółki, więc w tym miejscu były powodujące koszty pewnie niepotrzebne działania, tak? Ja chciałabym jeszcze wrócić tak może do tematu naszego miasta, bo bardzo mi się spodobało to, co powiedział Boguś na temat tego, że konsultacje społeczne, to, że brałbyś odpowiedzialność społeczną. I ja bym chciała tylko tak zauważyć, że to jest bardzo ważny aspekt. Bardzo ważne jest to, żeby opierać się na tym, co myślą mieszkańcy. Tylko ja bym tak chciała, żeby jednak mieszkańcy też... Na spotkanie oczywiście serdecznie zapraszamy, tak? Ale żeby przyszli z takim czystym umysłem, to znaczy, żeby nie myśleli tylko, bo mi na ścianie pęknie, będzie pęknięcie i nikt mi za to nie zapłaci, tylko żeby właśnie też spojrzeli na to, tak jak my teraz tu próbujemy mówić, na temat wielu aspektów, wielu czynników. Nie wiem, czy to możliwe, prawda? No bo nie jest, bo każdy jednak patrzy gdzieś tam przez swój tak, pryzmat. Owszem. To mój dom, to mój budżet i trudno mi patrzeć na tak, ale z drugiej strony jak 300 osób czy 400 dostanie zatrudnienie, kiedy ja je mam. To jest bardzo trudne. To jest trudne, dlatego... Każdy z nas, myślę, ma problem, jeżeli staje przed taką sytuacją, żeby spojrzeć na pewien problem globalnie i trochę wyłączyć z niego samego siebie. Więc trudno oczekiwać. Nie jest mowa może o wyłączaniu, ale po prostu o otworzeniu się na oczywiście, różne bardzo aspekty. Byśmy sobie tego życzyli, ale jednocześnie wiemy i rozumiemy z drugiej strony, tak, że jest to trudne. To, co jeszcze mogę powiedzieć a propos konsultacji społecznych, bo te spotkania to jedna kwestia. Teraz zaplanowane są 3 spotkania w ramach Rad Osiedli. I to, co powiedziałam już wcześniej, tych spotkań na pewno będzie więcej. Na kolejnych etapach uzyskiwania czy przekazywania przez firmę dokumentacji
Natomiast wydanie decyzji środowiskowej już po przekazaniu przez firmę pełnej dokumentacji, pełnych materiałów, również przewidziane są konsultacje społeczne. I pamiętajmy, że my jesteśmy w tej chwili na etapie, kiedy wdrażamy projekt Konsultacje Naprawdę, czyli ten projekt, który ma nam pozwoli nam na wypracowanie pewnej metody, która oczywiście zostanie sformalizowana, by te konsultacje przeprowadzać w sposób taki, jaki powinniśmy to robić, w jaki oczekują od nas mieszkańcy i taki, który przynosiłby oczekiwane efekty. I być może będzie tak, że właśnie ten wypracowany model wykorzystamy do konsultacji społecznych dotyczących właśnie otworzenia tej inwestycji, czy ewentualnego wydobycia. To też my jakby będziemy kończyć naszą pracę w październiku, listopadzie, więc to wszystko się będzie jakby ze sobą w pewien sposób łączyć. To tak naprawdę mnie się wydaje, że też wszystko zależy od tego, w jaki sposób te konsultacje będą przeprowadzać przedstawiciele firmy Niwka. Bo no jeżeli dokładnie. Oni na tych spotkaniach w jakiś sposób potrafią przekonać mieszkańców, tak. Bo nie każdy się na tym zna, taka jest no prawda. Właśnie. Każdy tylko, tak jak powiedzieliśmy tutaj, kojarzy pęknięcie mojego domu, ewentualne jakieś, nie wiem, tąpnięcie, coś w tym rodzaju. Jeżeli te konsultacje będą prowadzone w sposób wiarygodny, pokazujący, czy też przekonujący mieszkańców do tego, że mogą wyrazić prosty zgodę. Prosty w przekazie. Dokładnie, prosty przekaz. Wizualizujący po prostu. Pytanie, ile w tym przekazie też będzie prawdy, ile będzie ale to, co mówili też jakichś tam szacunkowych informacji. To, co też mówili przedstawiciele firmy Niwka, co dla mnie jest też informacją cenną, to, że na terenie Polski, bo nie mówię już poza naszym krajem, działają tego rodzaju kopalnie, które opierają się właśnie na tym sposobie wydobycia, na tej metodzie. I nie przynosi to negatywnych skutków. My też to będziemy na pewno analizować. I myślę, że też warto w ten temat się zagłębić, czy faktycznie tak, jak mówią i przedstawiają to przedstawiciele firmy, czy faktycznie tak jest, bo z tego, co wiemy, znajduje się blisko tej metody wydobycia w miastach ościennych różnego rodzaju infrastruktura, ważna infrastruktura, w związku z czym, no, tak myśląc logicznie, nikt by nie pozwolił na to, by wydobywano blisko tak ważnych czy ciągów komunikacyjnych, czy jakichkolwiek budynków. Narażając się na koszty jednostki. Dokładnie. Z drugiej strony, zobaczmy, jeszcze pół roku temu mówiliśmy o rewitalizacji terenów po kopalni Mysłowice, że prężnie działa kopalnia Mysłowice Wesoła, to oczywiście wiedzieliśmy o tym, a tu proszę, pojawia się pół roku później inwestor, który chce otworzyć ale miasto Mysłowice też nie jest tutaj jedyne, jeżeli chodzi o otwarcie nowej kopalni, bo ja mam informację, że tu w wielu miastach na Śląsku prywatne firmy są zainteresowane otwarciem kopalni i jest to na o wiele bardziej zaawansowanym już etapie decyzyjnym niż u nas w Mysłowicach. Także tam już te decyzje podjęto. Myślę, że też nie było łatwo dokładnie tak jak u nas, bo na pewno nie odbywa się to na terenie pozbawionym jakiegokolwiek budownictwa, także ryzyko jest i miasto Mysłowice nie jest tutaj jakimś takim pierwszym miastem, gdzie to zainteresowanie jest, bo faktycznie gdzieś wokół nas to wszystko się dzieje. Ja byłam zaskoczona, szczerze mówiąc, tą informacją, bo myślałam, że etap otwierania kopalni, to co powiedziałaś na samym początku, już za nami. Dokładnie tak. Dobrze, będziemy śledzić ten temat jak najbardziej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w prasówce. Monika Chruścińska-Dragan, Dziennik Zachodni, Kamila Szal, Rzecznik Urzędu Miasta Mysłowice, Joanna Frysztacka, portal mysłowice.net, Bogumił Stoksi, Gazeta Mysłowicka, dziękuję. Marcin Janota, Telewizja Mysłowica. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia już za tydzień.